Dzień dobry, kochani myślnicy perfum. Chcę wam pokazać miejsce, no trochę będzie hałasu, bo to jest przy drodze. Chcę wam pokazać, jeśli jesteście miłośnikami pięknych woni w naturze, to chcę wam pokazać miejsce, które no jest chyba jednym z ostatnich takich w tej dobie na duże inwestycje, tak duże, żeby ta kwota na tym przetargu była duża. No właśnie, znikają takie zaułki jak ten. Słuchajcie, idę sobie, to zapewne widzicie, to jest sobie chodnik i przy tym chodniku po tej stronie, o, może to widać, taka ściana bzowa. Także witam was ze ściany bzowej. Wybaczcie te hałasy samochodowe. Zobaczcie, ile tu tego jest. No, jest tego trochę. Zaraz pewnie się ustawię tu i opowiem wam więcej, ale jeszcze chcę przejść do końca, bo przychodzę do was dzisiaj z perfumami bzowymi. Nie takimi, w których ktoś tam wyczuje bez, a ktoś nie wyczuje. Tylko naprawdę, bzowe perfumy, no z tych droższych niestety. Tanie, to już wam nieraz pokazywałam. Polska marka zrobiła jedną nutowcę. No i także chyba mam tu listę, playlistę na kanale pod tytułem Lilaki albo Bzy, no bo to jest jedno i to samo, tylko my to źle nazywamy. Także patrzcie, jaka ta ścieżka długa. Gdzieś tam z tyłu został koszyczek z pomocniczkami, czyli tak, z perfumami. Także zaraz wam pokażę. No to jeszcze raz przejdziemy się. Ja wracam, nie wiem, czy to widać. Zobaczcie, jakie cuda. Przy jezdni, przy samej jezdni. I niestety to miejsce zniknie, ponieważ tu jest planowana inwestycja. No. Poeta mówił, że nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Szkoda, że takie piękno musi zniknąć. Zważywszy, że to taka roślinka, że sobie rośnie sama. Mieliśmy tu na przykład dookoła basenu właśnie takie przestrzenie, ale to wszystko znika. Także kochani, moja obcięta głowa może was śmieszy, ale widok cudny. W ogrodzie też mam w domu, ale wiecie, przy jezdni taka wielokolorowa feria, no to rzadkość. Także kochani, zaraz będzie więcej. Także witajcie kochani, ja dzisiaj szukam tego ładnego miejsca. Ja dzisiaj nie przychodzę z jakimś ładnym, wypasionym flakonem, bo nie zawsze piękne wonie docierają do nas właśnie w taki sposób. Czasem to wygląda tak. To jest coś takiego. Przy okazji robienia zakupów w pewnej perfumerii postanowiłam w końcu pochylić się nad linią Frédéric Malle. I zaraz pewnie wrócę do domu i tam wam opowiem więcej. No i pani doradziła mi w perfumerii w Krakowie, żeby wziąć en passant. To będzie tak po francusku przy okazji. Więc przy okazji en passant wzięłam perfumy bzowe. Ale słuchajcie, to jest najprawdziwszy lilak. I to nie jest taki lilak, wiecie, bo ja robię destylację, właściwie nie, no destylację później alkoholu. Robię najpierw enfleurage z lilaka, potem ten alkohol destyluję i uzyskuję naturalny zapach lilaka, ale on nie jest za ładny tak do końca. Także kochani, także tak, zaraz opowiem coś więcej, pokażę wam w książce, gdzie to jest napisane i coś więcej o tych perfumach, gdzie Frédéric Malle mówi, dlaczego do stworzenia tego zapachu wybrał tę, a nie inną kreatorkę. To jest ciekawa historia, także ja jeszcze sobie zrobię takie ciach-ciach tutaj. To też jest nasz tutaj stary, lokalny zwyczaj. I te bzy, które rosły wszędzie i były tu, że każdy mógł sobie skubnąć. Wiadomo, że nie tam zniszczyć za bardzo, ale skubnąć po jednym krzaczku i powąchać i nosić. No ale to teraz wszystko, czasy się zmieniają. Teraz jest nowoczesność i już tak nie można. Szkoda, szkoda. No ale za to będziecie mogli sobie, nie wiem kto ma te perfumy, no powąchajcie przynajmniej w tej perfumerii. Zamówcie do zakupu, oni tam zawsze dawali dużo tych próbek. Także polecam. No, także kochani, zapraszam do domu. Chyba, że jeszcze chcecie kilka obrazków z tych bzów, to wam zrobię i wkleję albo na początku, albo na końcu. Na razie. No to kochani, zapraszam na ciąg dalszy filmu o perfumach lilakowych. Już podskubałam troszeczkę takich ładnych krzaczków, żeby uzupełniły tutaj kadr. Ale to jest kawa. No, kawa z bzem.
Tak, a propos, ludzie robią jakieś syropy z lilaka, także możecie próbować, chociaż cukier to wiadomo. Ale chciałam Wam pokazać książkę Frederica Malla, który zbudował całą markę, po prostu Frederic Malle. Ja już o tym mówiłam przy okazji innych filmów, może tylko przypomnę, to nie jest nazwisko w świecie perfum przypadkowe. Można powiedzieć, że związki Frederica Malla z perfumiarstwem są pełne tak niesamowitych zbiegów okoliczności, że po prostu musiał trafić do perfum i musiał w tym biznesie pokazać jakąś nową jakość. I tak zrobił. No jeden z takich elementów jego takiej życiowej drogi to może poza tym, że ktoś tam u Diora pracował i on jako dziecko tam gdzieś po korytarzach sobie, no powiem po młodzieżowemu, śmigał, to nawet mieszkał przez pewien czas w mieszkaniu, wynajmowali. No, najwyraźniej jest to środowisko, które się dobrze zna, państwa Guerlain. Najprawdopodobniej w pokoju Jean Paula mieszkał. Także gdzieś te perfumy wokół niego były i kiedy tworzył własną markę, bo stwierdził, że jest taka potrzeba, żeby stworzyć nową jakość, więc wybrał i kilku perfumiarzy, kilkunastu. Rok powstania tej powiedzmy inicjatywy, bo koncepcja pewnie rodziła się już od dawna, to rok 2000, taki symboliczny. I właśnie ten rok 2000 to jest też data powstania perfum En Passant, które zrobiła Olivia Giacobetti. I w tej książce Frederic Malle pisze, że kiedy nigdy z nią nie pracował, ale kiedy myślał właśnie nad swoją linią, to wiedział, że dlatego, że Olivia Giacobetti w 1994 roku, można powiedzieć, wprowadziła na rynek, czy marka w jej imieniu, marka L'Artisan Perfumer, wprowadziła Premier Figuier. No i za te perfumy po prostu docenił to, co robi. Powiedział, że ona będzie musiała stworzyć coś dla niego. I co mówi Frederic Malle i co mówi Olivia Giacobetti, perfumiarz, która te perfumy wykreowała. Przypomnę, cała linia, koncepcja tej linii Frederica Malla to jest taki pomysł wtedy szalony, dzisiaj już oczywisty, żeby perfumiarzom przewrócić nazwisko. I zrobił po prostu perfumy, gdzie oczywiście jest marka Frederic Malle, ale też są nazwiska perfumiarzy. Więc mieli takie wspólne doświadczenie z dzieciństwa, zapach bzu, czyli lilaka. Ale, jak mówi Frederic Malle, to nie jest taka oczywista nuta, która dobrze pachnie. To są nuty terpentynowe, nuty brudne. I tu trzeba było nad nią popracować i Olivia Giacobetti zrobiła perfumy, no dzisiaj to używa się takiego właśnie molekularne, z molekuł, no syntetyczne po prostu. Odtworzyła ten akord po prostu w laboratorium, pozbywawszy go częściowo tych nut trudniejszych, terpentynowych. Frederic Malle mówi, że zapach jest piękny, jeśli się przechodzi obok krzaku, a jak już się próbuje wąchać sam kwiat, to zaskakuje pewnymi trudniejszymi nutami. I właśnie tych, ale nie wszystkie, częściowo zostały usunięte. Tych się pozbyła Olivia Giacobetti, pracując nad perfumami. Przypomnę, mam tylko taką skromną odleweczkę, ale moim zdaniem to nie jest tak, wiecie, że perfumy są z nutą lilaka. Ktoś Wam powie, że a, Bes jest w perfumach, a Clet d'Arpège Lanvin. Ja go nie czuję, inni czują. Nie, tu każdy wyczuje ten Bes, czyli lilaka. Trwałość, słuchajcie, no taka, powiedziałabym, umiarkowana, także jeśli dla kogoś to jest ważne, no to mówię. I co ta Olivia Giacobetti zrobiła, żeby podbić tą nutę lilaka, żeby ją uzyskać? Dodała nutę absolut z ogórka, tak jest napisane. Czyli są jakieś metody pozyskiwania nuty ogórka w sposób naturalny. Pytaliście mnie nieraz, czy się da enfleurage robić z ogórka. Enfleurage, no, nie może mieć mokro, więc nie bardzo. Więc pewnie jakaś inna metoda. Właśnie co ciekawe, Olivia Giacobetti jest perfumiarzem, który w tej chwili pracuje dla zacnej, szanowanej marki Lubin, ale kształciła się u Robert Tett. Jest taka marka. No i oni są znani z tego, z dużego szacunku dla naturalnego perfumiarstwa, tego rzemiosła starego. Nie zapominają o nim. No i właśnie ten ogórek, o którym mówi tutaj w swojej książce Frederic Malle, oraz nuta pszenicy i jeszcze syntetyczne piżmo. I tak, nuta ogórka miała dawać tak więcej powietrza tejże nucie bzowej. No powiem tak, obie piękne. Nie wiedziałabym, które wybrać, no ale te tutaj naniesione są po prostu piękne. Jak będziecie zrobić zamówienie, chyba też mówiłam tam przy bzie, to może skuście się teraz. Moim zdaniem teraz to są perfumy absolutnie obowiązkowe.
I mówi tak, Frederick Malle, efekt, jaki uzyskała Olivia Ciacobetti, to jest Photoshop-like wersja naturalnego zapachu. I jest to zapach do noszenia bardzo wygodny i na każdą okazję. Romantyczny i bardzo, bardzo blisko natury. Tak, myślę, że takie romantyczne perfumy, o ile nie są bardzo, bardzo infantylne, to są znakomitymi perfumami do noszenia. Także kochani, zapamiętajcie sobie, kto jeszcze nie zna, myślę, że moi widzowie doskonale znają to nazwisko i idąc tym tropem szukajcie w internetach, na Fragrantice tą markę i oczywiście nie trzeba od razu kupować całych flakonów, kupujcie gdzieś tam jakieś mniejsze ilości. Na pewno będzie to dla Was duże odkrycie, a tych perfum w ramach tej linii jest więcej, ciągle coś tam nowego się pojawia. Zresztą marka została sprzedana marce Estée Lauder bodajże, jakiejś dużemu koncernowi, więc tam nie po to to koncern kupił, chociaż różnie bywa, żeby to zamykać, ale myślę, że akurat w tej marce poświęcono wiele serca. Ten nowy właściciel o nią dba. Chociaż ja tam, powiedzmy, jakiś nowy zapach, który się pojawił, testowałam, nie podobał mi się, ale to, co stworzył Frederick Malle, jak jeszcze był właścicielem marki, to jest taki filar, i taka pozycja obowiązkowa do poznania. Chociaż ja jeszcze nie znam wszystkich, ale taki sobie cel założyłam, że no, trzeba to zrobić. Także Was też zachęcam, nie bądźcie tacy jak ja. Wszystkiego pachnącego, pa pa!